Siemaneczko wszystkim mordeczki i wszyscy dobrzy ludzie, witam was serdecznie. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat i sprawę, która może zszokować niejednego sztywnego gita oraz wszystkie osoby nie tylko z ulicy, ale również ze świata przestępczego. A mianowicie chodzi o słynnego Roberta RS77, czyli Roberta Śledzia, który do pewnego czasu uważany był za lidera gangu markowsko-wołomińskiego, który na swoim koncie posiada bogatą karierę przestępczą, a jego gang jest podejrzany o sprzedaż ponad 2 ton narkotyków i dopalaczy w rok czasu. Poza tym, jak dobrze wiecie, dla Roberta Śledzia charakterystyczne było to, że jebie on konfidentów oraz wszystkich świadków koronnych. A to, że on sam lub ktoś z jego bliskich dopuści się zabronionego na ulicy czynu, jakim jest rozprucie się, było po prostu nie do pomyślenia. No i tu właśnie zaczynają się poważne problemy Roberta Śledzia, który niestety, jak dobrze wiecie, aktualnie jest w więzieniu, z którego, jeśli wszystko pójdzie na jego niekorzyść, wyjdzie dopiero wtedy, gdy będzie miał około 60 lat. A to nie koniec jego problemów, ponieważ z informacji, które podaje GSP, wychodzi na to, że Robert Śledź został schowany do wora za murami więzienia. No niby tymczasowo, ale jednak schowany. A niestety do wora są chowane osoby, które rozpruły się na dobrych chłopaków. Jednak cała sprawa jest skomplikowana bardziej niż mogłoby się wydawać. Ponieważ to niby nie Robert, a bracia Roberta potwierdzili 60. Lecz to właśnie Robertowi obrywa się za braci. W sumie taka trochę dziwna sytuacja. No bo dlaczego obrywa się Robercikowi, sztywnemu gitowi, a nie jego braciom, którzy faktycznie dopuścili się niewybaczalnego czynu i zabronionego na ulicy, jakim jest rozprucie się na ziomeczku? Jeśli macie jakieś pomysły, dlaczego to właśnie Robert został schowany w więzieniu do wora, skoro sam się nie rozpruł i nie potwierdził 60, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. No chyba, że sytuacja jest całkiem inna niż znamy ją obecnie, bo przecież bez powodu nikt nikogo nigdzie by nie chował. Tym bardziej, że w więzieniu jest to jak hańba dla takiej osoby, która zostanie schowana. Pozdrawiam serdecznie.